Msza beatyfikacyjna z udziałem władz. Tłumy przed świątynią kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Różaczacka ogłoszeni błogosławionymi. Podczas niedzielnych uroczystości w świątyni Opatrzności Bożej Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Różaczacka zostali ogłoszeni błogosławionymi. Papież Franciszek włączył do grona błogosławionych kardynał Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, oraz Elżbietę Różaczacką, fundatorkę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Liturgii przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Marcello Semeraro, który wygłosił homilię. W języku polskim odczytał ją biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Piotr Jarecki. Hierarcha zaznaczył, że podwójna beatyfikacja kardynał Wyszyńskiego i matki Czackiej jest dopełnieniem historycznego spotkania, dzięki któremu ci błogosławieni poznali się w Laskach już 95 lat temu, w 1926 roku. Wskazał, że z tego zrodziła się nie tylko cenna współpraca, ale przede wszystkim komunia wiary, miłości do Boga oraz do potrzebującego i bezbronnego człowieka. Semeraro kardynał Wyszyńskim ta świątynia, wzniesiona przez naród polski, jako wotum wdzięczności za bliskość i obecność Pana Boga w chwalebnej i bolesnej historii tego kraju, jest dzisiaj świadkiem kolejnego potwierdzenia: Polska jest narodem maryjnym, Polska ofiarowała i ofiaruje Kościołowi, na przestrzeni różnych epok, wybitne postacie świętych, bożych mężczyzn oraz kobiet, wskazał papieski wysłannik. Podkreślił, że dziś Bóg powołuje autentycznych świadków świętości, ku czci i chwale swojego imienia. Papieski wysłannik zwrócił także uwagę, że kardynał Wyszyński w walce o obronę wolności polskich kobiet i mężczyzn często powtarzał: kto nienawidzi, ten już przegrał. Wysłannik papieża o matce Czackiej hierarcha w homilii podkreślił, że niezachwiana wiara w Boga i w jego opatrzność charakteryzowała również matkę Elżbietę Różaczacką. Dotknięta w wieku 22 lat całkowitą utratą wzroku, postanowiła poświęcić swoje życie służbie osobom niewidomym, które w tym czasie na ziemiach polskich nie mogły liczyć na pomoc ani na możliwość zdobycia wykształcenia, powiedział papieski wysłannik. Dodał, że w tym celu założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi oraz Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Otworzyła szkoły i zorganizowała warsztaty, dostosowała alfabet Braille'a do języka polskiego i opracowała skróty ortograficzne, wymieniał kardynał Semeraro. Podkreślił, że poprzez swoją nadzwyczajną pracowitość i zaangażowanie błogosławiona Elżbieta Róża wskazuje nam, że nie istnieją przeszkody dla tych, którzy pragną kochać Pana Boga i jak On miłować człowieka. Przyznał, że również w jej życiu nie brakowało licznych trudności, w których, jak zaznaczył, z niesłychaną nadzieją stale potwierdzała swoją wierność Panu Bogu, który jest miłością. Papież Franciszek w Budapeszcie mówił o beatyfikacji w Warszawie, zwracając się do wiernych przed modlitwą Anioł Pański. Papież podkreślił: dziś, niedaleko stąd, w Warszawie dokonuje się ogłaszanie błogosławionymi dwojga świadków Ewangelii, kardynała Stefana Wyszyńskiego i Elżbiety Czackiej, założycielki sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża. Dwie postaci, które z bliska poznały krzyż, prymas Polski, aresztowany i internowany, zawsze był mężnym pasterzem według serca Chrystusowego, heroldem wolności i godności człowieka. Siostra Elżbieta, która w młodości straciła wzrok, poświęciła całe swoje życie pomocy niewidomym, dodał papież. Zaznaczył następnie: przykład nowych błogosławionych niech nas pobudza do przemieniania ciemności w światłość mocą miłości. Szczegóły uroczystości: w uroczystościach wzięło udział ok. 7000 osób. Eucharystię koncelebrowało 600 księży, 80 biskupów z Polski, w tym m.in. przewodniczący KEP arcybiskup Stanisław Gądecki, prymas Polski Wojciech Polak oraz gospodarz miejsca metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Przybyło także 45 biskupów z zagranicy.
W liturgii beatyfikacyjnej wzięli także udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz członkowie rządu na czele z prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim oraz wicepremierem, ministrem kultury, dziedzictwa narodowego i sportu profesor Piotrem Glińskim. W czasie liturgii papieski delegat kardynał Semeraro wygłosił w języku łacińskim formułę beatyfikacyjną. Jej polskie tłumaczenie odczytał wiernym biskup Michał Janocha.